Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych czosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Oto słowo Pańskie. Ta dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam niezwykłą łaskę, jaka została nam dana przez Jezusa Chrystusa. Jezus mówi o Królestwie Niebieskim. Akurat w tej Ewangelii Mateusza mówi: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Natomiast u innych ewangelistów przeczytamy: Królestwo Boże jest wśród was. Królestwo jest pośród was, jest w was. I to Królestwo Boże, czy Królestwo Niebieskie, to obecność Boga wśród nas, obecność Boga w nas. Być może to Królestwo Boże, czy obecność Boga, wydaje nam się taka odległa. Kiedy mówimy o Królestwie Niebieskim, nasz wzrok idzie ku górze. Niebo dla nas jest taką przestrzenią dość odległą. Ciężko jest dotknąć nieba. Nawet jak się ktoś wzbije w niebo samolotem, to i tak to niebo jest jeszcze bardziej odległe. Wydaje się, że człowiek się przybliża, a tak naprawdę to niebo jakby się oddalało. I kiedy słyszymy w Ewangelii o Królestwie Niebieskim, czy o Królestwie Bożym, czy o Bogu, który jest z nami, tak jak w czasie Eucharystii słyszymy: Pan z wami, Pan jest tobą, to trudno nam jest uwierzyć, że jest ta obecność bardzo blisko nas, niemalże na wyciągnięcie ręki. Nie mamy przynajmniej takich skojarzeń. Kiedy Jezus na przykład uczył modlitwy Pańskiej, kiedy mówił: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to dla Żydów było to bardzo zrozumiałe, bo niebo dla nich było tak blisko, jak powietrze, którym się oddycha. Jeżeli Jezus powiedział, że Ojciec jest tak blisko, to znaczy, że kocha. To znaczy, że Mu zależy. I kiedy Jezus mówi o Królestwie Bożym, warto sobie uświadomić, że ono jest tak właśnie blisko, jak powietrze, którym oddychamy. Czyli nas otacza ze wszystkich stron. Jest nie tylko na zewnątrz nas, ale też i w nas. My teraz to lepiej rozumiemy po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale wtedy, kiedy Jezus mówił te słowa,
Izraelitom ciężko było to sobie uświadomić, bo przecież Bóg był niedostępny w świątyni jerozolimskiej, gdzie była obecność Boga. Ludzie nie mogli tak swobodnie sobie wejść. To miejsce przebywania Boga było oddzielone od reszty świątyni ogromną kotarą, zasłoną. To było miejsce najświętsze, do którego mógł wejść tylko arcykapłan i to raz w roku. Nikt poza tym. Grzesznicy, ludzie chorzy, celnicy, kobiety lekkich obyczajów nie mogli nawet wejść do świątyni. Ona dla nich była zamknięta, bo dla nich nie było zbawienia. To byli ludzie grzechu. I nagle, kiedy przychodzi Jezus, mówi, że jest całkiem inaczej. Bóg wszystko zmienia. Oczywiście to dokonało się przez ofiarę Jezusa Chrystusa, ale Jezus już mówi, królestwo jest blisko was, to znaczy niemalże na wyciągnięcie ręki, kiedy złożę ofiarę z siebie samego, królestwo będzie w was. Bóg będzie w was. I święty Jan o tym pisze, że przez ofiarę Jezusa Chrystusa, dzięki Duchowi Świętemu, który został nam dany, Bóg Ojciec i Jego Syn, czyli Jezus, przychodzą do nas i rozbijają w nas namiot, aby w nim zamieszkać. Święty Jan pisze, że Bóg jest w nas, że zamieszkał w nas. To jest ogromna łaska. I ta sama moc, tak jak wspomniałem, która wskrzesiła Jezusa z martwych, działa teraz w nas wierzących. Stąd Jezus mówi, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Mówi do swoich uczniów, ale nie tylko. Mówi do każdego z nas, każdego, kto wierzy. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Świętego Marka, gdzie Jezus mówi, tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć znaki. I tam wymienia, w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, a jeśli by coś zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, ci odzyskają zdrowie. Jezus nie mówi tych słów tylko do apostołów, których wybrał i którym dał władzę. On mówi do każdego, kto wierzy. I święty Paweł mówi, ta moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, działa teraz w was wierzących. To jest ta sama moc, która wychodziła od Jezusa i uzdrawiała wszystkich. Tak czytamy w Ewangelii, że moc wychodziła od Jezusa i uzdrawiała wszystkich. I ta moc jest teraz w nas. My nie potrzebujemy charyzmatyku, bo wszyscy jesteśmy charyzmatykami, bo mamy Ducha Świętego. Każdy wierzący, każdy, kto został ochrzczony, otrzymał Ducha Świętego. A w sposób szczególny otrzymaliśmy go w sakramencie bierzmowania. Ta moc jest w każdym z nas. Bóg nie chciał mieć jakichś wyjątkowych ludzi, przez których mógłby działać. On pragnął mieć wyjątkowe dzieci, którymi my wszyscy jesteśmy, bo zostaliśmy adoptowani przez Boga. Jesteśmy Jego synami i mamy moc Jego Ducha Świętego, którą możemy się posługiwać. Nie jesteśmy bezradni wobec zła, bo mamy moc Ducha Świętego. Nie jesteśmy bezradni wobec choroby, bo mamy moc Ducha Świętego. Nie jesteśmy bezradni wobec zniewoleń, bo mamy moc Ducha Świętego, która działa w wierzących. Oczywiście nie ma wiary, nie ma działania Ducha Świętego. Musimy kierować się wiarą. Musimy naszą wiarę używać, bo ona jest tak mocna,
na ile my nią się posługujemy. I ktoś może stwierdzić, że ma małą wiarę. Gdybym miał taką wiarę silniejszą, mocniejszą, to może bym kogoś uzdrowił, czy uwolnił, czy wskrzesił z martwych. Ale mam słabą wiarę. I my często właśnie koncentrujemy się na takim stwierdzeniu, słaba wiara. Ale warto pamiętać, że Jezus mówi, wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy. Taka wiara wystarczy, nie potrzeba większej. A wiemy, że ziarnko gorczycy jest najmniejsze z nasion, podobne do ziarenka piasku. Malutka, a taka wiara góry przenosi. Więc pytanie, w czym tkwi problem? Więc problem nie tkwi w małej wierze, bo mała wiara wystarczy. Czyli taka wiara, jaką mam, wystarczy. Problem tkwi w niewierze. My mamy niewiarę, która działa przez zmysły. Ona się wzmacnia przez zmysły. Wspominałem wczoraj, jeżeli mam niewiarę, to ona skutecznie obezwładnia wiarę, bo kieruje się niewiarą. Jeśli Jezus powiedział, na chorych ręce kłaść będą, ci odzyskają zdrowie, to jeśli nie kieruje się zmysłami, tylko wiarą, to będę świadkiem uzdrowienia. Ale jeśli włożywszy swoje dłonie na chorą osobę, kieruje się zmysłami, czyli wzrokiem spostrzegam, nic się nie zmieniło, albo słyszę od osoby, na którą położyłem swoje dłonie, dalej boli, to te słowa, czy moje zmysły wzroku, może też dotyku, sprawiają, że ja nie wierzę, bo nie widzę. Jak nie widzę, to jeszcze tego nie ma. I niewiara obezwładnia wiarę, niweluje wiarę. My często kierujemy się zmysłami, stąd wydaje nam się, że mamy małą wiarę. A okazuje się, że mamy wielką niewiarę, którą karmimy przez zmysły. Musimy sprzeciwić się niewierze. Jezus mówi tam, zwłaszcza przy uwalnianiu tego chłopca, kiedy zszedł z góry objawienia, gdzie się objawił Piotrowi, Jakubowi, Janowi, pokazał swoją chwałę, gdzie objawił się też Mojżesz i Eliasz. Kiedy Jezus szedł z góry, u podnóża góry był duży poczet Jego uczniów, ogromny tłum. I tam ojciec przyprowadził swojego syna, który był opętany, był epileptykiem. Jezus, kiedy przyszedł, zobaczył, że coś się tam dzieje. I ojciec tego chłopca mówi, przyprowadziłem go do Twoich uczniów. Prosiłem, żeby mu pomogli, ale oni nie byli w stanie. I wtedy Jezus powiedział wszystko możliwe dla tego, kto wierzy. Rozkazał duchowi i duch odszedł od tego chłopca. I wtedy apostołowie pytali się Jezusa, dlaczego myśmy nie mogli go uwolnić? A Jezus powiedział, z powodu waszej niewiary. To niewiara przeszkodziła w uwolnieniu, bo kierowaliście się zmysłami. Widząc, że nie ma żadnej reakcji, wzmacniała się wasza niewiara. I wtedy gdzieś tam na osobności, też u Mateusza to możemy przeczytać, uczniowie pytają się Jezusa, jak można pokonać tego ducha niewiary? Jezus mówi, przez modlitwę i post. Czyli warto sobie uświadomić, że modlitwa i post nie tyle wypędziła tego
demona, który owładnął tym chłopcem, ale uwalnia od ducha niewiary nas. Jeśli chcemy pokonać ducha niewiary, musimy zastosować modlitwę i post. Modlitwa i post to są narzędzia, które mogą nas uwolnić od ducha niewiary, który zawsze towarzyszy tam, gdzie chcemy kierować się wiarą. Więc jeśli my na przykład kładziemy ręce na chorych, czy modlimy się o uzdrowienie, nie ma efektów, widocznie działa w nas duch niewiary. Musimy się nim rozprawić przez modlitwę i post.